Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Tor152 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w Gothic 3. Moi drodzy, dzisiejszy odcinek chciałabym poświęcić eksploracji i to w takim naprawdę dużym tego słowa znaczeniu. Mianowicie chciałabym nadrobić parę rzeczy zaległych, czyli nadrobić jedną ciężką skrzynię między Monterą a Cape Dan. To jest pierwsza rzecz. Druga, pozbyć się bandytów między Monterą a Cape Dan. Trzecia rzecz, zdobyć dzisiaj tarczę paladyna w okolicy Trellis i tam też iść troszeczkę pozwiedzać tamte okolice. No, tutaj na razie nic nie zrobimy. Chyba, że mogę iść do Gelden, tam do druida i go zapytać o pewną rzecz. Tylko to będzie chyba bliżej z Trellis czy z Gelden? Z Gelden. Spróbujemy go zapytać, bo nie wiem, czy możemy to już zrobić, czy nie. Chyba nie. Bo najpierw musiałabym powiedzieć, że chcę orków przepędzić z Gelden. Tak mi się coś wydaje. Ale nie zaszkodzi nam się przejść i sprawdzić. Tak po pierwsze, więc na spokojnie, zerkniemy tylko, a potem już ruszymy robić właściwe rzeczy. A nuż widelec to zadanie wykonamy. Sekret druida runaka nie wykonamy, ponieważ musiałabym oddać kamień druida. A nie widzi mi się, żeby oddawać kamień druidzki, więc po prostu go nie oddamy i zostawimy to tak jak jest. A tymczasem Thorn, nie mogę nic z tobą zrobić, no to niestety, ale musimy najpierw tak jakby odbić Gelden, czy tam zadeklarować odbicie. Czy już do Trellis? Myślę, że tak, że zaczniemy od kwestii tarczy paladyna. Mam nadzieję, że będę mogła ją założyć, a jeżeli nie, to zrobimy wszystko, żeby się nam to udało. Tutejszą farmę, która jest bodajże tutaj chyba na wprost, zostawiamy na razie w spokoju, bo ona podlega pod Nemorę. A kwestią Nemory się zajmiemy troszeczkę kiedy indziej. Tędy bym się przeszła, bo szczerze mówiąc nigdy nie chodziłam po tym płaskowyżu czy coś. Czy to jest płaskowyż? Chyba tak. Nigdy nie chodziłam po tym miejscu, dlatego chciałabym się tutaj przejść, rozejrzeć. Muszę pamiętać, że mamy już odporność na trucizny, więc jeżeli zaatakuje mnie jakaś krwiopijca, to nic mi się nie stanie. Okej, kolejne miejsce, gdzie mogę zdobyć kamienne korzenie. A tutaj też są bagienniaki, to nie wiedziałam o tym, że też ja mogę tu spotkać. Już mi nie jest straszny. No i bardzo dobrze. Kolejne. No i dobra. Tamto miejsce mnie intryguje po drugiej stronie. Też tam wydaje mi się, że nigdy nie chodziłam. Ale wszystko w swoim czasie. Czy ja mam dobrą tarczę założoną? Bo jakiś błąd ostatnio wystąpił i mi tą tarczę zdjęło. Tak jest. Dobrą mamy założoną. Tu są nosorożce. No właśnie. Już prawie zdążyłam o nich zapomnieć. Dobra, może na krótkie jednak, bo mnie tamten będzie zaraz bił. Podejrzewam, że jeden to samiec, a drugi to samica, bo mają różne ubarwienie. Dobra, i tutaj to miejsce raczej będzie zaraz puste. Tu były te bagienniaki, tu jest jeszcze jeden. Może dla odmiany strzelimy do niego trochę. Ale ładne obrażenia. Musimy zainwestować w bełty. Już dawno powinna była to zrobić. What are you doing? Okej. Dobra. I po sprawie. Tutaj będą trolle z tego, co mi się coś wydaje. Wąż. No wąż to na pewno nie jest troll. A
Może potwory tu były po drodze, a nie trolle? Nie, tu było właśnie wszystko z tego, co pamiętam. I trolle, i te potwory. Dobra, fajnie, że już mnie widzisz. Bardzo mi się to podoba. Spróbujmy cię pokonać. To nie powinien być kłopot. Raczej przyjemna, szybka sprawa. Skóra trolla. Co my tu mamy dalej? Jest kolejny troll. Pytanie, czy to jest ostatni, który tutaj jest? Czy tutaj były tylko dwa, czy nie? Zaraz się okaże. Chyba tak. Powiem wam, że zaczyna mi się wydawać, że kiedyś miałam włączone alternatywne SI. O, to nie był jedyny troll. To chyba można powiedzieć, że miałam szczęście, że rzucił się na mnie tylko jeden. Próbuję sobie przypomnieć, ile jest gargulców przy tym kamiennym kręgu. Miałam powiedzieć, że ktoś tutaj siedzi, ale to tylko szkielet. Dwie sztaby magicznej rudy, to jest sporo. Nie spodziewałam się aż tak dobrego znaleziska. No, także tu można sporo podekspić. Kurde, przeszłoby się tam na ten drugi brzeg. Chociaż chyba wiem, gdzie to jest. Bo jest tutaj takie miejsce w Gothiku 3 właśnie, o którym pisał Dark Phoenix, że możemy znaleźć kamień topielca jeszcze i to jest właśnie przy wybrzeżu tak jakby i tam jest teren taki na wpół zielony, a na wpół taki... Wiecie jaki, no. O, są potwory, dobra. Czyli się nie pomyliłam. A na wpół po prostu pustynny i podejrzewam, że jakbyśmy poszli wzdłuż tego, to byśmy tam właśnie trafili do tego miejsca. Szczególnie, że to było przy Lago. No, to myślę, że to jest właśnie tam. O, proszę bardzo, kolejna roślinka. Sprawdźmy, co my tu mamy. Oprócz tego potwora, nie wiem. Tu były dwa, z tego co pamiętam. Mam nadzieję, że mnie drugi nie zaatakuje. Zresztą warto się do nich przyzwyczaić, bo będzie na niej zlecenie w jednym miejscu, tylko będą się inaczej troszeczkę nazywały. Czy to był tylko jeden? Niemożliwe. Tak, to jest chyba to miejsce, o którym myślę. Nie, nie, nie. Kamiennego korzenia nie zbieram, bo problem jest taki, że nie da się go ani sprzedać, ani nic z nim zrobić. O, właśnie, tak myślałam, że cię słyszę. Czyli jednak są dwa. Czyli się nie pomylił. Są trzy. Dobra, okej. Okay. Nie, dobra. Już prawie zebrałam ten kamienny korzeń. Przyjdziesz do mnie? Troszeczkę cię muszę wyciągnąć. Chodź, chodź. Troszeczkę go wyciągniemy, żeby nam tamten nie zrobił krzywdy. Chodź. No chodź, chodź. Dobra, ciebie może na krótkie wezmę, bo jak ciebie nie ma przy ścianie, to możesz mi więcej krzywdy wyrządzić. Jak będę chciała cię mocnymi bić. Więc zrobimy takie mieszane. Dobra.
Ja bardzo ubolewam, że z nich nie ma żadnej skóry, bo byłoby fajnie, jakby była. Zapraszam cię do siebie. Nie wiem, ile mam bełtów, z tego co pamiętam, to mało. Dobra, pół HP zjechane, chodź. Nie chcę tam też za blisko tego kręgu właśnie podejść, bo tam jest tych gargulcy trochę. I nie chcę, żeby mi zrobiły krzywdę. Dobra, to możemy teraz lecieć. Szkoda, że z gargulcy nic nie wylatuje. W quest packu albo content modzie. Pamiętam, że można było oko z nich zdobyć. O, podoba mi się, że idziesz sam. To nawet lepiej. Chodź. Chodź tu, paskudo. Nie denerwuj mnie. Chodź. Tutaj ich będzie troszkę. One mają ten atak taki swój. Najlepiej do ściany. No niestety nie ma nic z takiego gargulca. Dobra, to liczymy, ile was jest. Mamy drugiego. Chodź. One mają ten taki swój atak z dolotu takiego. Kurde, czy nie za blisko tamtego jestem? Mam nadzieję, że nie. Jezu, ja naprawdę ubolewam, że nic z nich nie ma. Nie wiem, skrzydeł nie możemy zabrać. Kurde, ogona. Cokolwiek, tak, jest ich 5. Czyli się nie pomyliłam. Chodź. Dobra, na krótkie cię weźmiemy najpierw. Spoko jak dla mnie. Same mi wchodzą pod miecz. Jak dla mnie bomba. Może tak być. Dobra, zostały dwa ostatnie. Trzy już są za nami. A gdyby go tak do tej kolumny... Czy ty przeleziesz przez tą kolumnę? Dobra, robimy cofkę. On ma ten swój atak, taki ten z dolotu. Wiecie, już nie chciałam kolejnego do ściany, no bo ile można. Ty nie rób mi tu wymijających manewrów. No i dobra, na 1000% został już nam ostatni. Tutaj chyba jest stara skrzynia, jeżeli się nie mylę. Tak jest, nie pomyliłam się. Podróż duszy, już myślałam, że grupowe uśpienie. Kolejne. Mamy tarczę paladyna, moi drodzy. No i to jest spory boost. Możemy ją oczywiście założyć pod dwójeczką. No to świetnie. Dwie goblińskie jagody. Tu jest sporo fajnych roślin, więc warto... O proszę, nawet dragrod jest. I tutaj już chyba nic nam... nie zagraża. Kurde, i pomyśleć, że jest więcej miejsc, gdzie można znaleźć kamienne korzenie i wcale nie trzeba biegać koło Montery, chociaż oczywiście warto tam pobiegać. O, widzę kolejny dragrod. Osed królewski się przydaje bodajże, żeby zrobić
miksturę przemiany w lwa, bo jest taka mikstura. Chyba właśnie potrzebny jest oset i dziwny grzyb. Mamy posąg Beliara, a konkretnie chram, ale raczej nie chcę z niego korzystać. Na szybko zobaczymy, co jeszcze mogę tu zdobyć. Dwa dragroty poszły. Chociaż coś mi świtało, że są tutaj trzy, ale może mi się wydawało tylko. A tutaj jeszcze mamy parę kosztowności. Sporo wytrychów, kusza, zardzewiały topór. Fajnie. O, co jeszcze? Wino. Dobra. No to co? Gdzie by teraz się udać? Mamy tarczę paladyna, czyli to, na czym mi zależało. Jak my stoimy z reputacją u buntowników? Mamy 30. Wydaje mi się, że kolejny próg jest 40 chyba reputacji, żeby mieć lepszą zbroję. Jest parę zadań, z którymi mogłabym buntownikom pomóc, tylko że tam na razie nie pójdziemy, bo dostaniemy w łeb. Bo nie byliśmy jeszcze w Nemorze i nie poznaliśmy tamtejszego przywódcy. Bo to jest pierwszy obóz, gdzie osoba, która przewodzi, nie przyznaje się, że jest przywódcą. Co prawda nie jest trudno się domyślić, kto nim jest i wreszcie to wychodzi. Ale wiecie, jak z tym wszystkim jest. Więc na razie tam nie będę szła, mimo że tam jest też ciężka skrzynia w jaskini i mielibyśmy trochę punktów, to na razie tego nie potrzebuję. Czy ja mam jakiś lepszy amulet? Nie za bardzo. A pierścionek jakiś lepszy? No raczej nie. Chociaż mam do siły, ale no wolę do siły życiowej mieć, a nie do siły. No to tak, mamy nadrobioną starą skrzynię. Chociaż ich nie zbieram, ale mamy tarczę paladyna. Czyli to jest to, co chciałam zrobić. Jak stoimy z zadaniami w ogóle? Odpalmy sobie bieżące zadania wszędzie. Ogniste puchary, artefakty to są główne. Ludzie z Geldern, druid runak, paladyn, no i tutaj już klany. No to na razie klany to jest w ogóle inna inszość. Do Nordmaru, zanim ja się wybiorę, to o Panie Boże, uchowaj. Trochę czasu jeszcze z tym minie. Tu jest świątynia, tak, i w ogóle... No dobra. To myślę, że będziemy nadrabiać to, na czym mi zależało. Czyli polecimy sobie do Montery. I pójdziemy na farmę. W stronę farmy Dominika. Bo to o to głównie chodzi. Wtedy powinno być ok. Tu podejrzewam, że się coś zrespiło. Naprawdę? A masz. I pójdziemy sobie wybić tych bandytów, którzy są na ścieżce. I potem pójdziemy sobie po ciężką skrzynię. Jeszcze w międzyczasie może... Chociaż tego jakoś bardzo nie potrzebujemy, bo jak byliśmy we wczorajszym odcinku u Runaka, to zostawiłam tam te trzy cieniostwory na tej jednej górce, nie? To z jednej strony można by było się ich pozbyć, a z drugiej w sumie nie ma takiej potrzeby za bardzo. Dokąd idziesz? No i dobra, możemy lecieć dalej. Chociaż mi się wydaje, że pancerz lepszy możemy założyć przy 50 już. Przy 50 punktach. Sorry, nie. Przy 40 chyba właśnie, tak jak mi się wydaje. Sporo was tutaj, jak tutaj raz przyszłam, to wszyscy byli na zewnątrz, znaczy się w środku, bo przyszłam tu w nocy. Dzień dobry.
Dobrze. Halo? Rozerwę cię na strzępy! To se rozrywaj, gościu. Oj, głupie to było trochę. Dobra, na luzie. F5. Dobra, mamy parę łuczników. Więc jednak cię dorwałem. Okej, dobra, bo mnie. No, teraz większość wyszła na zewnątrz. Zdążę. Zdążyłam. Dobra, fajnie. To tak się mogę bawić. Najpierw tych z łukami. No, tylko żebym tego nie pożałowała. Więc jednak cię dorwałem. Dobra, F-piona. Zdążę się wyleczyć? Nie wiem. Ja bardzo, panowie, dziękuję, że wyczekacie na mnie. Dobra, kolejny F-5. Odbiegniemy kawałek. I znowu będzie leczonko. Ani kroku dalej. Dobra, odsunę się tu. Ała. Dobra. Mamy to chyba pod kontrolą mimo wszystko, nie? No, ten z halabardą mi może przeszkodzić trochę. Nie, no dobra, okej. Większość wylazła na zewnątrz. To nawet dobrze z jednej strony. Ale powiem wam, że czuję różnicę, bo ja już wspominałam kiedyś, w którymś filmie, że planowałam to zrobić wcześniej i ja to zrobiłam. Tylko właśnie miałam problem z nagraniem i musiałam dla was film na nowo nagrać. I powiem wam, że się bardziej tutaj męczyłam, mimo że ich było mniej na zewnątrz. Czyli jednak, no, bohater się troszeczkę nam zdążył tutaj dokoksić w te parę chwil chociażby. To dobrze. Ja tylko ubolewam, że bandyci tutaj nie mają paczek z bronią w tym miejscu, bo to obozowisko jest na tyle duże, że oni z automatu powinni tutaj mieć broń. Moim zdaniem. Dobra, nie wiem, czy zebrałam z wszystkich, bo tam jeszcze zabiłam po drugiej stronie ich trochę chyba. Na przykład tu. No właśnie, teraz już chyba wszystko zebrane. Możemy iść w takim razie na kolejnych. Nawet nie słyszałam, jak gościu się do mnie odezwał. Ani kroku dalej. Ja nigdzie nie idę, wiesz, kolego? Dobra. Który kolejny? Więc jednak cię dorwałem. Właśnie was tu trochę jest, więc ja bym wolała tak na wpół pojedynczo, na wpół nie. Naprawdę, typie. No serio? Niepotrzebnie się dałam tak poobijać. Myślałam, że już jest po sprawie. Już wiem, że raczej się nie myśli o tym. Więc jednak cię dorwałem. Ty wydajesz się być trochę silniejszy i chyba mam rację co do ciebie. Ani kroku dalej. Dobra, bo wy będziecie tutaj mnie teraz walić.
nie tak jak trzeba. Dobra, już powinno być bez problemów raczej. No i dobra. Po sprawie. Nie wiem, gdzie jest jakiś kolejny. Tutaj chyba kogoś pokonałam przy wejściu, nie? Tak jest. I to nie jedną osobę. Bierzemy. To zebrałam? Nie zebrałam. No dobra, to chyba wchodzimy do środka. Masakra. Dzisiaj troszeczkę będzie właśnie tej walki. Na tym mi w sumie zależało. Mnie to nie przeszkadza. Łeb ci urwę! Was tutaj zawsze tyle było? O, kocham to. Gościu jest tak naprawdę na górze. Fuck my life. Trochę się zapędziłam. Siedem. Dziękuję bardzo, że poczekaliście, naprawdę. Serio. Pozazdrościć wam czasami jednak tego IQ. Słaby bandzior. No i dobra. Tutaj była gdzieś kuferek taki lepszy właśnie. Czyli ten arcytrudny zamek. Tylko nie pamiętam, który to był kufer. Czy tutaj, czy w tej komnacie jeszcze dalej. Tu jest troszkę ciemno. Mam nadzieję, że wam to nie będzie bardzo przeszkadzać. Ja ci pokażę. Dobra, tych sobie może wyciągnę. No chodź tu. O, znowu ten problem. No ty jesteś tym takim silniejszym trochę. Dobra, to zebrane. Mam nadzieję, że widzicie cokolwiek. Łeb ci urwę! Dobra, panowie. I do widzenia. Żegnam ozięble. Czy coś. Dobra, chyba to jest ten arcytrudny, bo troszeczkę więcej złota było niż w takim typowym kuferku. Dobra, zardzewiały jakiś mieczyk, toporek. Tak, to był chyba ten kufer. Dobra, po miksturze. Trochę szkoda, że nie możemy powiedzieć na przykład temu Dominikowi, że już no, droga jest tędy bezpieczna, już tu bandytów nie ma, możecie sobie luźno chodzić. No niestety, nie jest to takie proste. Ale bywa i tak. Oj, niestety. No to co, chyba idziemy. Się przejść gdzieś indziej.
Tutaj gdzieś w tej okolicy są te gargulce, o których już też wspominałam. No niestety Dominik nie ma nic do powiedzenia. Nie możemy mu nic powiedzieć. To trochę przykre. Ale mówi się trudno. My idziemy po ciężką skrzynię numer 2. Chociaż w dzisiejszym odcinku to chyba numer 1. Dzik? Nie, to pielet się zrespił. To mnie zaskoczyło, byłam pewna, że dzik, bo one się najczęściej tutaj respią po prostu wszędzie. Czy rośliny też odrastają? Dobre pytanie. O, hello. Kurde, czuję się, jakbym tędy w ogóle nie chodziła. Ja dobrze biegnę w ogóle? No dobrze biegniesz. No tak jak mówiłam, jest dzik. Montera. Tak jest, jak najbardziej. Dobrze biegnę. Cześć, panie Jelonek. No, także dzisiaj nadrabianie zaległości. Nie wiem, czy zdążymy coś jeszcze zrobić. Jeżeli tak, to pójdziemy w stronę Nemory. Tu jest dużo chrząszczy i podejrzewam, że to będzie miejsce, gdzie zużyjemy falę płomieni, żeby mieć trochę spokoju świętego. No i tak, i tutaj jest bardzo ciemno. Zapraszam cię do siebie. Przeszkodziłam ci w spaniu, co? Dobra. Oto bierzemy na zewnątrz. Idziesz? Idziesz, chodź. Chodź, zbaguję cię w jakiejś ścianie, żeby było ciekawiej. Naprawdę? On... Co jest? Umrzemy tutaj zaraz. Tak jest. No, stało się to, czego się bałam. Chyba, że alternatywne SI się włączyło samo. Zaraz aż to sprawdzę. Bo pamiętam, że w tej grze się różne dziwne rzeczy czasami dzieją. A czasami to właśnie wystarczy chociażby... O, proszę, i kolejny poziom. Ile mamy już punktów? 15. Czasami też trzeba po takiej śmierci, tak jak ja teraz, po prostu grę wczytać i już jest wtedy dużo lepiej. Okej, tu jesteś. Super, chodź, chodź. Może cię tutaj wykończę? Do tej ściany na przykład? Będziesz chętny? Bo wydaje się, że jak najbardziej. Dobra, i tamtego już możemy tak na czuja zaatakować. Do ściany. Kompletnie nic nie widzę, nie bójcie się. Przyda się. Widzę, że część chrząszczyków jeszcze to przeżyła, ale... Ale nam nie o to chodzi.
Chodzi o to, żeby nie utrudniały nam przeszukiwania tego miejsca. Bo tu jest bardzo dużo rzeczy. Metalowy kufer. A w nim sztaba magicznej rudy. To jest taka główna nagroda. Na czym ty się ślizgasz? Jest ciężka skrzynia. A w niej rubinowe ostrze. Dodaje lepszą walkę mieczem. Chrząszczyk, srebrny kielich. Moneta. Dobra, ty sobie chodzisz. No, troszeczkę nam to tutaj zajmie, żeby to splądrować. Szkatułka, kuferek, chrząszczyk. Dobra, poskradamy się trochę. No. Kiedy zabijasz chrząszcze, żeby ci nie przeszkadzały, one i tak ci przeszkadzają. Ja pierdzielę. Ale na pewno nie tak, jakby mi mogły przeszkadzać. Surowe mięso. No ja nie wiem, czy ja bym chciała to surowe mięso stąd brać. Ale jak widać, bezimiennemu to nie przeszkadza, że... no... Surowe chrząszcze też możemy chyba piec. I wcinać. Chociaż one jakoś dużo życia nie oddają nam. Dobra, chyba udało mi się zebrać większość rzeczy, jak nie wszystkie. No to co, jak my stoimy, moi drodzy, z czasem? No stoimy tak, że powinniśmy w sumie kończyć za niedługo odcinek. Ale może byśmy jeszcze zdążyli coś zrobić. O, proszę, jeszcze jeden chrząszczyk. Kurde, fajny zasięg ma ta fala płomieni. No i dobra, tu jest już po cieniu stworach i tak dalej, i tak dalej. Może spójrzmy sobie tak na mapę. Arkowe wykopaliska, no tak, 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 jasne. Tu jest ta świątynia w Trellis. Tu są okolice Tenemory. W sumie. No to chyba do Nemory będziemy się zbliżać. Mogę miksturek sobie 12 zrobić, tak w ogóle. Dobra, mamy też tego syfu od groma. Przydałoby się to sprzedać. Chociaż na razie nie potrzebuję gotówki za bardzo do niczego. A tak w ogóle. Może byśmy się przeszli do Gelforda i zobaczylibyśmy, ile potrzebujemy na nowy pancerz reputacji buntowników, żeby się upewnić, bo nie pamiętam. Kompletnie. Okay. Powiedz mi, ile ja potrzebuję. Nie mam 40, mowy. A tutaj nie 60. Najpierw musisz udowodnić, że jesteś godzien. No dobrze, no to 40. Mamy równe 30 u buntowników, u gońców jesteśmy na takim etapie. Tu już wszystko ogarnięte. No moi drodzy, wydaje mi się, że możemy skończyć dzisiejszy odcinek. Nemora, no tak, 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 Nemora. Tu była ta boczna ścieżka, nie? To wiecie co? To do Geldern pójdziemy. Halo. Pójdziemy do Geldern i stamtąd będziemy ruszać już w kolejnym odcinku. Zaczynając od tej bocznej właśnie ścieżynki, która gdzieś tutaj w okolicy była. Jak żeśmy sobie chodzili. Bo to było tutaj, nie? Nie pomyliłam się.
Powiedzcie mi, że nie jestem tak durna. Ja się nie pomyliłam. Wydaje mi się, że nie. Bo wcale nie musimy iść jakąś nie wiadomo jaką typową drogą do tej Nemory. Możemy sobie iść boczną. Gdzie ta ścieżka była? To było chyba tędy. W sumie nie szłam nigdy tędy. Także tamta ścieżynka może być fajna do tego, żeby się przejść. Wypijemy sobie tak ze dwie miksturki many, żeby uzupełnić ją. Dojemy troszeczkę pieczeni. Ja, moi drodzy, pożegnam się z wami w tym miejscu. Dziękuję wam już serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Ja lecę montować dla was ten film. I jeszcze zanim pójdziemy sobie tą ścieżką, to będę chciała iść na tą farmę właśnie, która już podlega pod zadania w Nemorze, żeby zgarnąć to zadanie. Żeby potem nie było, że go w dzienniku nie mam. Dobra, trzymajcie się i do kolejnego filmu. Cześć!